te zasady, o których tutaj tyle mówiliśmy, czyli powiązanie wolnej gospodarki z etyką, jakby na co dzień wdraża w życie. I ja pamiętam ze swoich studiów, jak kiedyś byłem na takim przedmecie polityka społeczna, zupełnie antyliberalny przedmiot, ale niestety takie są również, gdzie była dyskusja, ja za żarcie broniłem idei wolnego rynku oczywiście, przeciwko interwencjonistom, ale w pewnym momencie ja wykazywałem oczywiście, że jest to o wiele bardziej skuteczne i tak dalej, ale w pewnym momencie ktoś, jeden ze studentów zarzucił, że no dobrze, może to jest nawet skuteczne, ale wolny rynek jest niemoralny. I ja rzeczywiście wtedy, to był chyba drugi rok studiów, no nie wiedziałem co odpowiedzieć, no bo tutaj byłem przygotowany na argumenty ekonomiczne, na argumenty racjonalne, natomiast nie byłem przygotowany rzeczywiście na argument tego, że wolny rynek jest niemoralny. I akurat wczoraj się ukazała książka profesora Wojciechowskiego Moralna wyższość wolnej gospodarki. I myślę, że po jej lekturze już nikt nie będzie miał wątpliwości, co ja nie byłem w stanie wówczas odpowiedzieć, to teraz po lekturze tej książki będzie każdy wiedział już, co powiedzieć. I oddaję głos profesorowi Wojciechowskiemu, który więcej powie na temat tej książki i w ogóle moralności w gospodarce i etyki. No już raz mówiłem, a Państwu już przemówień też było sporo, więc postaram się krótko. Proszę Państwa, właśnie jak wspomniałem tam, kiedyś wychowałem się na domu ekonomisty, więc na początku widziałem, że wolna gospodarka jest lepsza, prawda? Nie musiałem tego w trudzie odkrywać, jak wielu ludzi. I socjalizm mi tutaj nie zaszkodził. Natomiast ten wymiar moralny wynikał z tego, że podjąłem studia teologiczne i dotknąłem się wtedy z taką wysypką, która trapi katolików, mianowicie taką, powiedziałbym, wysypką biurokratyczno-lewicową, która się objawia tym właśnie w przekonaniu, że te zasady moralne mogły być realizowane skutecznie przez państwo czy przepisy i tak dalej. No to jest oczywiście błąd. I z tym, no ja, że nie jest to moje główne zajęcie, bo zajmuję się tak na co dzień Biblią i starożytnością, to jednak w ramach tych swoich zajęć akademickich i popularyzacji starałem się zwalczać tą chorobę i to właśnie ta książka jest jakimś owocem tych działań. I pierwotnie to były takie artykuły bardziej popularne w internecie, także nie jest to, powiedzmy, książka ściśle naukowa, chociaż ma jakiś zamysł taki, powiedzmy, syntetyczny i badawczy, w tym sensie, że podejmuje samodzielnie problem, który tak do końca wyjaśniony nie jest. Natomiast co do formy starałem się być przystępny, bo zdaję sobie sprawę, że będą to czytać teologowie, którzy mają blade pojęcie ekonomii i ekonomiści, którzy, powiem, dla których, powiedzmy, wiedza biblijna czy teologiczna jest mniej znana. Nie będę się więc, oczywiście za tym zachęcam, prawda, do zapoznania się i na relacji, zdaje się, w tym zestawie już tą książkę mają. I dziękuję za uwagę.